Witam wszystkich na mojej lekcji wideo. Chcę Wam pokazać, jak w najprostszy sposób wybrać skrzypce odpowiednie dla dziecka, dla młodzieży i dla dorosłych. Trzeba wyciągnąć dwie ręce do przodu, równolegle, 30-35 cm na bok. Prawa ręka już niepotrzebna, lewą przywrócić dłonią do góry. I teraz przy pomocy centymetrów lepiej brać miękki centymetr, nie taki jak ten, trzeba zmierzyć odstęp od obojczyka do środku dłoni. Tu. Ręka nie za bardzo taka napięta, na luzie. Tak? I ta długość będzie długością Waszych skrzypiec, albo skrzypiec dla Waszego dziecka, albo dla kogoś innego. Kiedy będziecie kupować skrzypce, Wy powinni zmierzyć te skrzypce od ślimaka zakończenia do tego guzika. Widzicie? To troszeczkę za mało. To znaczy, ja nie mam takich skrzypiec. Trzeba zmierzyć stąd i do końca skrzypiec. To może być 1/2, 1/4, 1/8. To zależy. Ale pamiętajcie, że lepiej wziąć skrzypce, kupić mniejsze niż Wy zmierzyli, ale nie brać większe, bo duże pudło zawsze za ciężkie dla dzieci. Oni malutkie i im będzie ciężko grać na tych skrzypcach. Oprócz tego będą trzymać rękę wyciągnięte, a ona powinna być troszeczkę zgięta. Jeżeli Wy kupujecie w sklepie muzycznym, to jeszcze proszę, przychodzicie do sklepu, wkładacie skrzypce i wybieracie takie skrzypce, żeby Wam starczyło, żeby dziecko ręka ułożyło w środek dłoni. To i będzie skrzypce odpowiednie dla tego dziecka. Jeżeli Wy kupujecie przez internet, Wy powinni wskazać długość instrumentu, ale napisać, że od guzika do zakończenia ślimaka, bo za często mierzą pudło, a nam potrzebna długość całych skrzypiec. I jeszcze pamiętajcie, i w sklepie muzycznym, i w internecie można skrzypce zawsze wymienić. Musicie tylko omówić to przy zakupie i oczywiście nie wyrzucać paragon. Do widzenia, do następnej lekcji.